Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol i pozostaje jeszcze kwestia mojej nagrody z poprzedniego odcinka. No, ale podobno jest tutaj gdzieś. Oczywiście nie koło króla Wendrika, nie nawet w sali tronowej, tylko zupełnie gdzie indziej. Tutaj w kapliczce Ammany, niedaleko ruin. Oj, moment, ale najpierw się zajmijmy tym. Nie, no troszeczkę pobiegałem i to i owo udało mi się znaleźć. Więc tak, najpierw trzeba będzie tutaj magów załatwić. Ale jedna wielka włócznia powinna wystarczyć, tylko trafiona oczywiście. Proszę bardzo, to jest drugi, albo to właśnie druga, bo to panie przecież. Dobra, dziobią. I teraz tak, nie, dobra, te wodne maszkary za bardzo mi nie przeszkadzają, ale... Idąc tu, to na pewno nie wpadnę. Cholera, mam nadzieję, że te rośliny mają płytko osadzone korzenie. Bo wtedy mam pewność, że nie wpadnę. Tak samo tutaj, koło tych drzewek. I podobno gdzieś tutaj miały być schody. Rzekomo. Tylko czy to na pewno tu? Ej, tam coś jest. Koło tego maga. Dobra, no najpierw go załatwmy. Op, strzałem w plecy. Nie, fajnie, że nawet bez glokonu czasami udaje się. I faktycznie są. I tutaj podobno ma nas czekać nagroda za króla Wendrika, czyli jego dusza plus jego zbroja. Mam nadzieję, że nikt nie będzie bardzo duży tego bronił. Holender, dobra, mogę tutaj? Mogę. Ale stąpam po bardzo cienkim gruncie. Uwaga, uwaga, uwaga. Czy to prawda? Czy to okaże się prawda, to co słyszałem? Tak jest! Faktycznie leży. Nie wierzę. Randomowe krzesełko. No może taki skromny tron, a na nim dusza króla. No to pięknie, sprawdźmy. Jak ona wygląda w ekwipunku? No jest, tak jest. Dusza Wendrika, króla Dranglake. Król zmarniał, stał się cieniem samego siebie, ale wciąż coś było mu bliskie. Użyj duszy jednoczącego ogień, by zdobyć bardzo wiele dusz, albo stworzyć coś o ogromnej wartości. Jednoczący ogień, tak? Taki miał przydomek? Tak o nim mówili? Ale dobra, i teraz zbroja. Podobno tutaj, no właśnie. Ale sprawdźmy. Bang, jest dobrze. Cały zestaw królewskiej zbroi. Chciałem jeszcze na co można duszyczkę zamienić ewentualnie. Tak jest, królewska korona, zbroja, rękawice, nogawice, wszystko. Od góry do dołu. A jak to się prezentuje w ogóle? No jest lżejsza, ale gorsza, ale niewiele. Co czyni króla? Niektórzy mówią, że urodzenie, inni zaś twierdzą, że przeznaczenie. To jednak raczej nieistotne, dopóki jego imię jednoczy poddany mu lud. Dobra, how does it look? Ej, no nawet kozacko. Dobra, rękawice królewskie, słabsze, ale znowu lżejsze. O wiele. Ale też o wiele słabsze. Ale cholera, dobra, sprawdźmy w całości, jak to wygląda. Ej, to ma coś więcej w formie normalnej niż nowe gawice demona kuźni plus 3. No trzeba się poważnie zastanowić. Ale na pewno tak wiele nie będą miały do obrony. Ale znowu są lżejsze. Jest korona? Jest i korona. Jakieś właściwości specjalne? Nie. No ale tak by wyglądał król Piechol w tej krainie. To taki sobie chłopek roztropek z koroną na głowie. Ej, troszeczkę jak ci z Winterfell, z Gry o Tron. Barwy podobne mniej więcej. Nie, dobra, ale ubierzmy się już normalnie. Znaczy normalnie to jest tak naprawdę nienormalnie, ale najbardziej napakowane zbroje i rękawice i buty. Znaczy nogawice tak właściwie. No dobra, to co teraz pozostaje? Komnata tronowa. Aha, ale dobra, żebym tutaj nie wpadł gdzieś. Krew, 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 krew. Dobra, nie, sorry. Trzeba to ominąć. Lecąc mostem. Ale nie dziwię się, że tutaj paru graczy się skąpało. Choć most jest no, widoczny dosyć, nie? Przecież widać, że coś tam jest. Przecież ja tam chyba byłem już wcześniej, tylko po prostu nie mogłem tych drzwi otworzyć. No ale dobra. No dobra, nie patyczkujmy się. No serio? Z takiej odległości? Nie, no dobra. Jeszcze jedna śmierć. Tylko jedna, obiecuję. No dobra, może jeszcze parę potworków po drodze. Oj, za mało tego wymiatania mieczem. Żebyś nie sturlał. O, żeż, zapomniałem o nim!
Dobra, jestem troszeczkę bezpieczniejszy. Troszeczkę, dobra, nieznacznie. Dajcie mi estusa, mam ich 11, jeszcze żadnego nie wypiłem. O, ale się przestraszyłem. Gdzie, skąd on się wziął? Przecież taki wielki. Przecież powinien go widzieć z kilometra. Ale dobra, prawie 1000 mu zabiera wielka włócznia, więc o, szybko to pójdzie. No proszę bardzo, starczyły 3. Coś zostawił? Nie, niestety nie. Okej, sprawdźmy wnętrze chatki tylko i uciekajmy stąd we właściwą lokację. A tutaj ta właściwie co jest? A, przejście, sorry. Lokatorów brak oprócz tego kolesia. No dobra, no to piórko, no nie będziemy błądzić tutaj. Tyk, jest. Do ostatniego ogniska, tak poproszę, yes please. Zip. No to co, zamek Drang Lake, pora wybrać, tylko najpierw zróbmy w ten sposób. Ja sobie przysiądę oczywiście, uzupełniając zdrowie, czary i tak dalej, ale wszystkie te dusze, które mam, wrzucę sobie do ręki, do inwentory, tak jakby co? Jakby miały się przydać. Okej, okay. Ło, już myślałem, że mam 10 jakichś dużych, ale nie, to tylko żart, ascezy, nawet nie tylko. Ej, moment, mam 6 dużych czy 5 tylko? Kurczę, nie była mowa... Nie no, stop, nie była mowa o 4. A ja mam 5. Nie no, dobra. Może być zawsze więcej, od przybytku głowa nie boli, ale mam opiekuna tronu, strażnika tronu i Welstanda, no tam nieważne. Ej, stop, jeszcze tylko... ile miałem? Kadzidełek. Prostaka 3. Ej, dobra, to zanim do komnaty tronowej wybierzemy się jeszcze szybko w jedno miejsce. Do żelaznej warowni na sam jej początek. I użyjemy kadzidła. Bo mam takie jedno zaklęcie z zakresu inteligencji. Z zakresu inteligencji, tak. Inteligencja jest potrzebna, to prawda, ale to nie jest z zakresu inteligencji, tylko z zakresu magii. Wykonywanej kosturem. Nie no, jest takie jedno zaklęcie, którego inteligencja, no, przewyższa znacząco ten poziom, który ja mam w swojej postaci aktualnie. Trzeba bodajże mieć 64? nie, gejzer dusz, tak? Tak to się nazywało dokładnie, jeżeli dobrze pamiętam. Przystąp do przymierza, ofiaruj... Nie. Chyba jestem w dobrym przymierzu aktualnie. Coż, wolałbym strażników błękitu. A, ale dobra, nieważne, nie. Nie rozkminiajmy niepotrzebnie. Na to wszystko mi starczy, a nie starczy właśnie na to. Gejzer dusz. 64, zgadzało się. Dobra, raz, dwa, trzy. No, i tak za ile? Za 23 poziomy, tak? Najwcześniej. Wow. No to pięknie, no to pięknie. Dobra. Komnata tronowa, czyli chyba w trakcie New Game Plus się tym zajmiemy, ewentualnie. Jeżeli w ogóle, bo już nie podejrzewam, żebyście chcieli oglądać New Game Plus, czyli po prostu to samo, tylko że jeszcze trudniej. Ja to będę grał dla przyjemności. Poza nagraniem. Dobra, więc spokojnie, szybko do ogniska. Zamek Drang Lake, na celownik. Może pomoc jakaś? Nie no, co wy... Ja będę z pomocą długo ostatniego bossa, jeżeli takowego tam znajdę faktycznie. No ale mam nadzieję, że tak. Dobra, więc hop. Gdzieś się tu, dokładnie. Brakuje ostatniego ogniska, ale właśnie ono chyba tam jest. Środkowy, tak? Czy tutaj? Chyba tu, koło królewskiej bramy, no właśnie. Dobra. Okej. Tutaj w lewo, jeżeli mnie pamięć nie myli. Nie, stop, dobrze. Pewnie, że było dobrze. Tylko tak, teraz odpowiednie pierścień muszę wymienić. No, nie w ekwipunku, tak się składa. Philodili Vec za królewski, ale ten wygląda fajnie nawet. Kwarcowy pierścień płomienia. No nie wiem, ostatni boss w Dark Souls 1 często atakował ogniem, więc może już teraz zapobiegawczo sobie go włożę? Nie, na palec oczywiście, na palec włożę w tym sensie. Sorry, stałem za daleko. Dobra. Z powrotem, ten sam. A moment, w ogóle nie ma żadnego znaku przyzwania? Jestem człowiekiem. I'm a human. Może coś gdzieś, coś, jakoś, coś? Nie. Niestety, dobra, ale żeby się nie zamknęły.
Ta-ta-da, to chyba będzie ostatnia walka. Serio. O, właśnie. Zobaczymy, co powie szmaragdowa pani Herold. Ej, ściągnęła kaptur. My journey is already complete. My name is Chanelot. Chanelot. The dragon gave me this name, for I was born with none. I was born of dragons, contrived by men. By ones who would cozen fate herself. They are the ones who created me. Czy co, nie umarli, czy ta? But they failed. Kto oszukuje przeznaczenie? I did not come out as intended. Czy serio, smoki? Autentycznie. Fate would not be bested, and men were cursed once again. If you proceed, Nashandra will come after you. Kto to jest Nashandra? Knowing that you will take the throne and link the fire. She covets the first flame and the great soul. Z wielkich dusz mam pięć. Ej, dobra, czyli faktycznie, autentycznie ostatnia walka. Aż się nie chce wierzyć. W 72 odcinki? No nie, no inaczej, podejrzewam, że zginę tam tyle razy, że jeszcze 73 też się pojawi. Ale nie, dobra, w sumie... Aha, właśnie. Jeszcze jedna rzecz, której wam nie powiedziałem. Zmieniłem sobie maczugę na słoneczne ostrze, bo troszeczkę wrzuciłem w wiarę. Dobra, coś jeszcze? Nie. No to uwaga, uwaga, uwaga. Moment, stop, tam coś jest? Nie, na pewno nie, skoro można tutaj położyć wiadomość. No nie. No nie. Nie. Kłamałeś. A ja cię dobrze oceniłem. Tron pragnień. Ramiona Chandra? A kurde. Czemu z kobietą na sam koniec? Chyba, że to nawet nie będzie kobieta, tylko jakiś pająk znowu, albo coś w ten deseń. Ale zamglone przejście jest. Chyba przydałaby się pomoc, ale nie mam już ani jednej kukły. Człowieka. Ale nie, jak to w ogóle jest pięknie w tej jaskini. No, oprócz tego, że jest totalna pustka i ciemnia. Ale samo przejście jest zacne. I ten ogień buchający z kamienia. Ciekawe, kurde, tak naprawdę skąd się wziął tam. Nie, ale dobra, spokojnie, Dark Souls rządzi się swoimi prawami. Czasami głaz nawet płonie. No chyba, że tam w środku jest wydrążona taka dziura, przez którą puszczona jest rura z gazem. Nie, dobra, koniec tej głupiej rozkminy. I są też znaki przyzwania, ostatnia walka z kimś? W sumie? Ej, głowa Vengarla! Ależ oczywiście! Kto jeszcze? Jaki znajomy? Benhard z Jugo. Ej! Jego pomoc też jest mi bardzo potrzebna, poza tym on mi jest coś winien. Dobra, jest i są wszyscy. No jest cała ekipa, no musimy dać radę, chłopaki, no musimy dać radę. To tak, słoneczne ostrze. Wygląda naprawdę 100 razy lepiej od tamtego, co miałem wcześniej. Dobra, tarcza i zapraszam. Po ostateczną walkę. Ostateczna konfrontacja, ale najpierw ostateczna cutscenka. Ej, jak ni to forma żeńska. Aha. Nawet broń podobna. You have proven yourself to me. Po co od razu zabijać? Serio? Spare my life and I will spare yours. Now, be one. With the dog. Wietrze szybki zgon instakillem. Cholera. Dobra, mam nadzieję, że jeszcze moja broń działa. Działa. Okej. Okay. Cokolwiek robi, że ja zasłaniam się tarczą. Oh shit. Co to? O kurde, już klątwa. No, super. Druga klątwa. No ja pierdzielę! Nie! Nie, nie, i teraz w pojedynkę już bez pomagierów, bez pomocników. To było najgorsze podejście do ostatecznej walki w mojej karierze, nie? Autentycznie. Nawet jej ciosu jednego nie zadałem, żeby zobaczyć, czy chociażby coś jej zabieram. Ale te klątwy, ale nie mam, kurde, kukły nawet.
Ach, nie, dobra, może mi się uda w pojedynkę. Bo już niestety tu musimy się z tym pogodzić, że pomagierów już nie będzie. Stwierdzili, że z takim leszczem to oni nie będą współpracować, który wpada w przepaść, nie zając nawet jednego porządnego cięcia mieczem. Co? Co to daje? Nieznacznie zwiększa punkt życia odzyskiwane za pomocą butelki Estusa. Nie. Lepiej nie. Pieczęć, to jest królewski pierścień tylko. Chciałem powiedzieć królewska pieczęć, ale to ona jest na drzwiach. Zapewne. Dobra, już mogę się go pozbyć. Coś przeciwko klątwom. Ej, moment. Błyskawice, ogień, trucizny, klątwy. Proszę bardzo. Przyspieszę tą podróż, jeżeli pozwolicie. Tylko z nadzieją spojrzę na podłogę. No niestety. Umarła nadzieja, ale umarła już wcześniej. Cholender, dobra. Znowu cutscenka, czy po prostu będę mógł wejść i powalczyć. Dobra, uwaga, słoneczne ostrze, aby to coś miało pomóc. Cholera. Ach, dobra. Tarcza, miecz, elektryczność na mieczu. Wszystko obecne. Cutscenki brak. Okej, okay, pora się odsunąć. Na dobrą odległość, ale nie za daleko. Dobrze, znam to pomieszczenie, jak ja mogłem wpaść wtedy ostatnio? Dobra, to idzie zniszczyć? Nie. A już prawie klątwa mnie opanowała, ale nie opanowała w sumie. Bo mam pierścień jeszcze, dobra. Ej, sporo zabiera. I ona również. I ona również. Oj tak. Dobra, dwa łyki. Co z tego? Co z tego, nie? Autentycznie, co z tego? O, shit. Dobra. O, zasłania się! Dobra, zdążę? Pewnie, że nie. Ale na tarczę zgarnął, tak jest, dobra. Dziabnij. Okej, dobry unik, nie jest zły. No teraz troszeczkę brakuje tego pierścienia Filodii jednak. Serio. Aj, ale tam naprawdę wiele jej nie zostało. No, mi też. No! Dobra, łyk, łyk. Aaaaaah, cholera. No bo już niedługo będę musiał wsadzać w łapę pierścień. Spętany. Ten, który redukuje redukcję mojego życia, będąc pustym. Bo energii mam naprawdę mało już. Shit. Dobra, zróbmy to w ten sposób. Tego też się pozbądźmy na rzecz właśnie pierścienia spętania. Okej, okay, przysiad. Nie, jaka podróż? Gdzie ty chcesz podróżować? Nie ma ucieczki, cholera. Okej, okay, słoneczne ostrze będzie dobrym rozwiązaniem tuż przed walką. A cholera, no właśnie, teraz które muszę ściągnąć? Na pewno nie ten spętania, bo później znowu z uszczerbkiem na zdrowiu zacznę już. Więc ten. Jest, dobra. Już, rusza się, spokojnie, to zmieniamy. Pyk, 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 który to był? Ten. Na pewno, na pewno. Dobra, z grubsza wszystko gotowe, ale będziemy strzelać chyba do niej wielkimi włóczniami błyskawic. Bo na krótkim dystansie jest troszeczkę ciężko, ale uwaga, jesteśmy już przy drzwiach. Nie, ale teraz serio, musi mi się udać, nie? Bo to, że dwóch pomocników musiałem odprawić do domu. Znaczy nie, w sumie wiadomo, może jakbym użył kukły człowieka, to by tutaj się pojawiły z powrotem te znaki. W sumie nie zginęli, ale nie no, są jednokrotnego przyzwania niestety. No ale okej, teraz inna taktyka troszeczkę. Albo w sumie dobra, możemy rzucić i tak czy tak. Słoneczne ostrze. Ale zmienić teraz na błyskawice. No i zapraszam. Oby ostatni raz. Oby ostatni raz. Dobra, ile? Cholera, całkiem sporo. Nie jest źle. Jak tam z krątwą? Dobra, rośnie. Rośnie, ale nie rośnie już tutaj. Czemu nie podniosłem po sobie jeszcze tamtego? Cholera, dobra. Ucieczka. No ma jakieś dystansowe ataki na pewno. Musi mieć, bo nie chce mi się wierzyć, że nie ma, ale... Na dobrą sprawę. Cholera, dobra, jedna klątwa. No czemu ucieka mi zdrowie? Tak szybko. Cholera. Dobra, 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 dobra. Spokój, spokój, spokój. Spokój, spokój, spokój. Daleko jest bardzo. To można nawet z dwa razy ją dziabnę.
Oh shit! Uuuuhu! Za blisko, dobra, podnieśmy. A może kiedy ja się do niej zbliżam, takie rzeczy się dzieją. Cholera, dobra, znowu klątwa. Ale już mniej mi zmniejszyć nie może życia, chyba. Nie strzelaj, nie strzelaj! Jak tego uniknąć? Kurde! Trzeba było skrócić dystans, podbiec do niej. Tylko tak klątwa, tak krążąca dookoła. No ale insta-killi mogłem się spodziewać, zwłaszcza po ostatnim z bossów. Aha, tylko tego życia naprawdę teraz mam mało. Malutko. Ekwipunek, no niestety jak widzicie nie ma kukły człowieka. Ale moment, moment, a jest coś może innego co odwraca ten efekt? Chyba nie. Niestety. Poznaj imiona czempionów. Nie. Tutaj, a właśnie, skamieniały przedmiot. Też go jeszcze nie użyłem. Cholera. Nie, dobra. Ostatni raz. Mam nadzieję. Okej, walka w dystansie dobrze się sprawiła. Teraz, o co mało bym wygrał. Niewiele zabrakło, ale mimo wszystko ostrze jeszcze też wrzućmy. Dobra, i teraz fajnie byłabym unikał tych klątw przez jakiś dłuższy czas, niż parę sekund tylko. Dobra, ile? Z dwie? Może nawet trzy? A może nawet i cztery? Właśnie, bo ona musi najpierw porobić te klątwogenne gejzery. O, a to już idzie wymierzone we mnie. Cholera! Nie, no. Trzy łyki aż wziąłem. Taki zemniast. Dobra, ale ona tym nie wymachuje daleko. Cholera, klątwa, osuń się. Jest, udało się. Ile jeszcze? Jest dwie. No! Ej, dobra, cicho, żyje. Żyje, dawaj, strzelaj. Dwie takie. I ostatnia. Jest! Chyba. Dobra, jeszcze ją dopchnijmy. To, że dobijmy, nie, jeszcze pchnijmy. Dusza na szandry. Znowu 90 tysięcy, ale równiutkie 90. Plus 13. 163. Dobra, what now? Tam jest sala tronowa chyba. Cholera. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem zbliżając się, ale cicho. To chyba ostatnia cutscenka. No tylko nie mówcie, że jeszcze z nimi, bo się obudzą nagle wszyscy. O kurwa. Nie. Ale te odbyty zamiast twarzy zawsze mnie rozwalały. Miała być pełna powaga i co robisz, no. Rujnujesz tą cutscenkę. W kupie siła, bo kupy nikt nie rusza. Kto linkuje ten fire? Ty, kto bear the curse. Once the fire is linked, souls will flourish anew, and all of this will play out again. It is your choice to embrace or renounce this. Ciężki wybór, ale chyba przyjmę. Ostateczne decyzje to zawsze było w Dark Souls. No usiądzie na tronie, usiądzie. Bankowo. Chyba już podjąłem decyzję tak czy tak przecież. Udając się tutaj, zabijając ją. Great sovereign, take your throne. Tylko czemu jako pusty, wolałbym jako człowiek zasiąść. Cholera, takiego władcy to tylko się bać, nie? What lies ahead, only you can see. Aha, i miłego rządzenia, tak? Będąc zamkniętym na wieczność. W jakimś namiocie, cholera, z czegoś. W jakiejś ziemiance. Nie no, pięknie, super zakończenie, super. Ta poetyckość zabija dosłownie. Ale co, czyżby faktycznie? Tak jest, i kredycy. O, nie wierzę, że udało mi się w poniżej 100 odcinków skończyć Dark Souls 2. Ale było chyba troszeczkę delikatnie łatwiejsze od części pierwszej, przynajmniej tak mi się osobiście wydaje. Ale kochani, chcę wam podziękować wszystkim za oglądanie tej serii, mimo tego, że nie przyjęła się aż tak dobrze jak Grand Theft Auto Online. Mam nadzieję, że wam się podobało i do usłyszenia w kolejnym materiale.